Stadion White Hart Lane w Londynie, gospodarze Tottenham. W biało-granatowych strojach główka debiutującego w drużynie z Londynu Grzegorza Rasiaka i piłka ląduje na poprzeczce. Z wolnego przymierzył Dawid z broni Reina. Główkuje reprezentant Polski i piłka wychodzi w pole. Od początku mecz toczony w wysokim tempie. Wspaniałe uderzenie zza szesnastki Djibrila Cisse. Świetnie broni Paul Robinson. Debiut Rasiaka, który przeszedł do Tottenhamu z derby za 2 miliony 250 tysięcy funtów. Kolejna szansa dla Liverpoolu. John Arnerize. Piłka odbija się od poprzeczki. Dawid. Michael Carrick. Broni Reina i nie zdążył z dobitką Jermaine Defoe. Grzegorz Rasiak wystąpił w podstawowym składzie. Nawet gdyby Defoe zdobył bramkę, to sędzia nie uznałby jej, bowiem Anglik był na spalonym. Michael Carrick z rzutu rożnego, Rasiak, bramka, ale wcześniej sędzia liniowy podniósł chorągiewkę. Po wykonaniu przez Carricka rzutu rożnego piłka całym obwodem przekroczyła linię końcową boiska. Tak przynajmniej uznał liniowy. Popatrzmy. Świetnie walczył w powietrzu Rasiak. Na pewno nie było przewinienia Polaka w tej akcji. Szkoda, bo debiut mógł być uwieńczony golem. Steven Gerrard, Peter Crouch i ten sam problem mieli sędziowie co w wypadku Carricka. Piłka po rzucie rożnym wykonanym przez Gerrarda, zdaniem sędziego całym obwodem przekroczyła linię końcową. Tutaj ponadto Crouch położył się jeszcze na Gardnera. Koniec spotkania bez bramek w meczu Tottenham-Liverpool. Obiecujący debiut Polaka Grzegorza Rasiaka w barwach Tottenhamu. Trener Tottenhamu Martin Jol chwalił Polaka po jego debiucie. My czekamy już na uznane gole Grzegorza Rasiaka. Pozostajemy na wyspie.